Kolejna ciekawostka, którą odkryłem w miarę robienia, w miarę przeglądania tego, co tutaj się zmieniło. Otóż, oczywiście, serwis, jeżeli mamy, to tutaj wygląda wszystko tak samo, bez żadnych zmian. Natomiast, jeżeli klikamy sobie w opcje, gdzie możemy sobie założyć na przykład kamuflaż, widzicie zupełnie odmieniona strona. Inaczej to już wygląda. Możemy tutaj widzieć, jakie mamy bonusy dla poszczególnych członków załogi, bądź też jeszcze bonus do innych opcji. Jeżeli założymy kamuflaż, no na przykład dajmy na 30 dni. Dobrze. Co tutaj możemy wziąć? Sobie drugi kamuflaż dajmy. Dużo ładniej to wszystko wygląda, dużo lepiej wygląda. Tak, potwierdzamy. Możemy jeszcze w każdym momencie, od razu widać, że daje to nam plus 5 do bonusu do wykrywania, żeby nas bardziej nie będą widzieć, co my tu jeszcze mamy. Ok, ale w każdym razie nie zmieniło nam to nic, jeśli chodzi o możliwości dowódcy. Jeszcze raz sobie spróbujmy wejść. Emblematy oraz inskrypcje, które możemy sobie jeszcze dodatkowo założyć. A widzicie, możemy sobie założyć jakieś tam 30-dniowe. No dobra, sokoła. Szkoda, że niestety nie mamy możliwości powiększania tego bawu. Dobra, jedziemy z koksem. Mamy, o, widać od razu, że mamy plus 5 do bonusu. Proszę bardzo. Akceptuj. I zobaczcie, że taka inskrypcja daje nam plus 2% do dowódcy. Czyli to nie jest w tym momencie tylko kwestia ozdoby, jakiejś ozdóbki, która na nic nie wpływała, tylko mamy tutaj możliwości właśnie tego, że będzie nam wpływała na coś, na jakieś tam dodatkowe parametry. W tym przypadku na dowódcę damy sobie może jeszcze z tej strony tegoż samego orzełka i da nam to coś? Plus 4%, a widzicie, czyli jest jednak zmiana w jakiś tam sposób, ma to większe, jakby większy sens w stosunku do tego, co mieliśmy do tej pory. One są za 1% bądź też 2% do bonusu dla danych. Czy jest jeszcze coś więcej poniż 2%? Właśnie spróbuję sobie przeglądnąć. No niestety nic tutaj nie widzę. Mimo wszystko jest to jednak fajna rzecz. Zobaczmy sobie jeszcze raz. Wejdźmy do garażu. Jeszcze raz. Inskrypcje. O, teraz damy jeszcze inskrypcje. I czy inskrypcje też nam coś dają? Tak, oczywiście. Captain America. O. Tylko że właśnie sprawdzam, czy mamy więcej niż tylko na 1%. Fire. O, Brother in Arms. Jedziemy. Tak. I dajemy też Brother in Arms. Albo Welcome to Hell. Tak. To w tym momencie nawet niech. A niech idzie na. W ten sposób. Dobra, nieważne, 90 golda możemy stracić. I w tym momencie mamy plus 2 dla wszystkich, czyli będzie to sensowne do tego, żeby wreszcie używać tych inskrypcji, używać jakiego rodzaju ozdobników, które dają nam plus 5, oprócz tego, że do bonusu dla fajności, jak też na chwilę obecną jakieś takie sensowne dla wszystkich bonusy, czyli 2%, 4%, to jest niby niedużo, ale w ułamkach sekund, jeżeli nam na przykład da lepsze skręcanie, lepsze przeładowanie, no to wówczas na pewno będzie to w jakiś sposób sensowne. Tak jak mówię, do tej pory nie było jakiegokolwiek sensu, żeby to zakładać. Teraz, jak widać, ma to już rację bytu. Fajna rzecz i to bardzo dobrze, bo to bardzo cieszy. Dzięki, trzymajcie się.